Hej, z strony Bakus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z GTA, nie, sorry, Red Dead Online. Okej, okay. W dzisiejszym odcinku sprzedamy sobie kolekcję po raz kolejny i tym razem mam, nie tu chciałem wejść, tym razem mam 10 kolekcji, ale wszystkich, czyli po prostu każda kolekcja, jaka jest możliwa do zdobycia w tej grze, mam jej po prostu po 10 sztuk. I sprzedamy sobie i zobaczymy, ile hajsu zarobię. Oczywiście mógłbym po prostu policzyć sobie, ile kosztuje jedna kolekcja, ile dostanę za sprzedaż i tak dalej, ale kurde, zebrałem wszystkie i tyle. Jelo, w ten sposób sobie policzę. Będzie fajniej i przyjemniej dla mojego portfela. Więc zobaczymy. I jeszcze nie, wait, zanim zacznę sprzedawać, to pamiętajcie, że łapka w górę jest mile widziana. I do tego bardzo staram się uzbierać różne karty na trzecim poziomie. Zobaczcie, tutaj na przykład tutaj chwila wytchnienia, full 3. To nie, akurat tu, full 3. Tu, full 3, nie? I ogólnie różne karty mam właśnie wymaksowane na fulla, te ciekawsze. I porobimy sobie filmiki z różnych buildów. Do polowania, do PvP, ale pod konkretną broń i tak dalej, i tak dalej. Więc będą fajne filmiki na kanale. Do tego potrzebuję dużo hajsu, więc po prostu lecimy. Dobra. Za to jest 160, za to jest 182. Kurde, mało. Czekałem na jakąś premię razy, wiecie, razy 2, albo nie wiem, 1,5, 1,25. Niestety Rockstar nam nie daje. Jest aktualnie, kiedy to nagrywam, 10 kwietnia. Jeżeli Rockstar da premię w następnym tygodniu, to będę smutny. Okej. Okay. Dobra, zobacz, najwięcej są warte oczywiście monety. Dużo warte są także na przykład kolczyki różne, tutaj pamiątki są też sporo warte, ale najwięcej właśnie te monety, nie? Dobra, let's go. Zobaczymy, mam 88 tysięcy, co chwilę będę sprawdzał poziom mojego expa i właśnie może to sprawdzimy jeszcze. Bo z tego dużo expa wpada, 300, boże 300. 302 level. Dobra. Let's go, sprzedajemy w końcu. Trochę nam zeszło z tym, dobra. Mam nadzieję, że zbyt prędko błąd nie wyskoczy i będę w stanie to sprzedać. Więc let's go dalej. Sprzedałem sobie dwie kolekcje, znaczy 5 kolekcji, sprawdźmy. I level nie wskoczył. Okej, okay. Ale dostałem nagrodę za kolekcjonera właśnie. I tutaj, jeżeli chodzi o to, 120, okej, okay. Czyli po prostu to mogę już sobie resetować, to też w sumie. Pyk, dobra. I tyle. Zaraz, sprzedajmy sobie dalej. Już na lajcie mogę sprzedawać sobie te butelki, bez obawy, że jakieś nagrody mnie ominą. Dobra. Więc go dalej. Mało, 160 tylko? Kurde, wydaje mi się, że kiedyś było więcej. Ale raczej w to wątpię, że to zmniejszyli. Dobra, dalej, jajka sprzedajemy. Okej, chyba jakaś nagroda mi skoczyła, sprawdźmy. Bo widziałem, że dużo expa wpadło na raz. I tak, jajka. Proszę bardzo, też mogę resetować. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mam. To będę mógł resetować. Okej. Biżuterię na lajcie mogę sprzedawać. No bo szkoda, żeby te nagrody mi ominęły, prawda? Na pewno karty Tarota to będzie fajna sprawa. Dobra, więc może karty sprzedamy teraz. Ogólnie, wy te filmy widzicie praktycznie jeden po drugim. Jedno sprzedawanie kolekcji, drugie sprzedawanie kolekcji. Ale mi to zajęło z 3 tygodnie zebranie wszystkich kolekcji, więc to nie jest tak, że wiecie, że sprzedałem kolekcję, od razu mam kolejne. Nie, po prostu te filmy były nagrywane w dużym odstępie czasu, ale po prostu nie mam czasu tych filmów po prostu wrzucać tutaj. I jeszcze do tego nie mam kompletnie pomysłu, jak robić miniaturki na ten kanał. Próbuję jakieś różne schematy, ale coś mi nie wychodzi po prostu, nie? Bo w Red Deadzie nie ma żadnego edytora takiego jak właśnie w GTA 5, edytor Rockstar, nie? Więc po prostu trudno mi się miniaturki robi. A bez miniaturek, no niestety film jest po prostu do straty, tak jakby, nie? Okej, okay, ale widzicie, że teraz pojawiają mi się te błędy. Ale jak sami widzicie, teraz pojawiają mi się błędy z transakcjami, więc niestety
musimy sobie teraz nagranie uciąć i zobaczymy się, kiedy sprzedam wszystkie te kolekcje i zobaczymy, ile hajsu mi tutaj wpadnie. Ale ten hajs strasznie powoli leci. Wbrew pozorom myślałem, że dostanę coś ze 40k tutaj, a raczej się na to nie zapowiada. Mnie trochę przypał, ale okej. Okej, wracamy. Zobaczmy, który mamy level. O kurde, Jezus Maria, nie spodziewałem się. Czyli wychodzi na to, że wbiłem sporo poziomów, ale to nie koniec jeszcze, bo jeszcze zostało nam takie niedobitki, że tak powiem. Więc lecimy. Fajne jest to, że zobaczcie, klikam i znikają od razu wszystkie tutaj, no w sumie kolekcje sprzedajemy, ale po prostu nie muszę się męczyć z tym, żeby sprzedawać to wszystko po kolei. Więc po prostu klikam raz i elo. Klikam raz i elo. Klikam raz i elo, koniec! I wychodzi na to, że zdobyłem około 30 tysięcy dolarów. Dużo, ale spodziewałem się więcej, szczerze powiedziawszy. Więc kurde, no, nie wiem, co o tym myśleć. 315 poziom, czyli wbiłem 13 leveli, a na moim poziomie to jest strasznie dużo. Dobra, zobaczmy. To mogę sobie zresetować, widzę. Monetki też mogę. Pyk, monetki. I to. Dobra. I tyle. I w ogóle pytacie, czemu tak mało materiałów? No kurde, z konsoli trudno się nagrywa, po prostu ja na konsoli gram w Red Dead, ponieważ tutaj cheaterów nie ma. I to jest piękne, bo na przykład wiecie, mogę się z każdym napieprzać i jest pięknie, nie muszę się o nic martwić. Dobra, zmienimy sobie brońkę na szybkości. Pyk, nie wiem po co, ale to lubię. To jest moja ulubiona broń. Zawsze taki mam komplet, że latam z rewolwerem tym, z pistoletem takim. I właśnie lekki sztucer i karabin czterotaktowy. Bo tak, tutaj do polowania to do polowania. Tutaj czasami bandziorów bije z tego. I tyle, bo głównie gram PvP, ale oczywiście PvP też się zdarza. Wtedy zamieniam karabin czterotaktowy na strzelbę tłokową. A tutaj daję sobie, uwaga, uwaga, karabin Lancaster. I elo, i w ten sposób się bije. No i tyle, nie wiem po co wam w sumie to mówię. A więc okej, to tyle w tym materiale. Już niedługo więcej poradników do Red Dead Online. Więc ja się z wami żegnam. Siema, na cześć. Elo!